O funkcjonowaniu pierwszego liceum ogólnokształcącego w obliczu pandemii koronawirusa opowiedziała dyrektor placówki Ewa Malec. Szanowni Państwo, znaleźliśmy się w bardzo trudnej i niespotykanej sytuacji, epidemii, kiedy szkoły pracują zupełnie w inny sposób. Jesteśmy zobowiązani realizować zdalne nauczanie i nasza szkoła radzi sobie z tym, powiedziałabym, bardzo dobrze, dlatego że nauczyciele błyskawicznie przystosowali się do nowej rzeczywistości, do nowych warunków. W kontakcie ze mną, w kontakcie również z uczniami zastosowali kilka komunikatorów internetowych, którymi posługują się w kontaktach z uczniami. Oczywiście staramy się, aby nie było ich bardzo dużo, ponieważ to wprowadza pewien bałagan, chaos. Dlatego skupiliśmy się na Microsoft Teams, Classroom, Zoom, ewentualnie Skype czy e-dziennik, a nawet popularny Messenger. Tutaj chodzi o łatwą i nieskomplikowaną komunikację z uczniami, aby można było przekazywać wiedzę, sprawdzać ewentualne prace uczniów i każdy z nauczycieli stosuje taki komunikator internetowy, jakim jest mu się łatwo posługiwać, jaki potrafi i jaki nie sprawia również kłopotów uczniom. Oczywiście są pewne problemy, które omawiamy podczas rad pedagogicznych, podczas telekonferencji i staramy się je rozwiązywać na bieżąco. Również nauczyciele WF-u prowadzą treningi online, co bardzo dobrze jest spotykane czy odbierane przez uczniów. Mogą oni sobie taki trening realizować na żywo, ewentualnie odpalić w takim momencie, kiedy jest im to wygodnie podczas zajęć szkolnych. Myślę, że to ma sens, ponieważ obecne znajdowanie się czy spędzanie czasu przed komputerami jest dla uczniów również bardzo męczące. I taki trening bardzo jest pożyteczny dla organizmu młodego człowieka. Przed nami stoją egzaminy maturalne. Spodziewamy się więcej wytycznych ze strony ministerstwa w najbliższym czasie na ten temat. Oczywiście harmonogram tych egzaminów jest już ogłoszony od 8 czerwca. Będziemy się starać zrobić czy przeprowadzić te egzaminy maturalne zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z bezpieczeństwem, a także żeby w jakiś sposób taki bardzo przystępny dla uczniów. Egzaminy ustne zostały w tym roku wycofane, natomiast egzaminy pisemne, jeśli odbędą się od 8 czerwca, to oczywiście spowoduje może nie tyle problemy, co będzie potrzebna większa liczba sal, ponieważ należy zachować większe odległości między uczniami, a także większą liczbę komisji będziemy musieli powołać do przeprowadzenia tych egzaminów. Jednak nie martwiłabym się tymi egzaminami czy zmianą terminu, ponieważ będziemy się starali naprawdę tak, aby te egzaminy przebiegły w sposób łagodny i dla uczniów, i dla nauczycieli, a przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa i bezpieczeństwa. Pedagogiczna Rada Klasyfikacyjna odbyła się w liceum 21 kwietnia. Dokonaliśmy klasyfikacji uczniów, 74 uczniów ukończyło szkołę, wszyscy mają możliwość przystąpienia do matury. Ta Rada Pedagogiczna odbyła się w formie telekonferencji, świadectwa ukończenia szkoły są przygotowane, w szkole są zdeponowane dla uczniów wszystkich klas, jednak nie ma w tej chwili możliwości bezpiecznego odbioru tych świadectw, w związku z tym będą one przekazane uczniom wtedy, kiedy już będzie bezpiecznie. Natomiast jeżeli istnieje konieczność otrzymania czy potrzeba, aby to świadectwo wcześniej odebrać, to oczywiście uczniowie umawiają się z nami na konkretną godzinę i takie świadectwo wydajemy. W związku z zagrożeniem obecnym epidemii nie mamy możliwości przekazywania materiałów dotyczących oferty edukacyjnej bezpośrednio uczniom czy ich rodzicom. Dlatego w tym roku wysłaliśmy pakiety z ofertą edukacyjną do wszystkich szkół podstawowych na terenie powiatu kozienickiego, również w formie elektronicznej, z prośbą do dyrektorów, aby przekazali oni informację poprzez wychowawców klas 8 samym uczniom. Mamy także możliwość przyjmowania wniosków do klas pierwszych poprzez skrzynkę mailową założoną specjalnie w tym celu. Jest to rekrutacja@lo-czarniecki.wp.pl i tutaj można pobrać taki wniosek ze strony internetowej szkoły. Także przyjmujemy te wnioski w formie papierowej do skrzynki podawczej, która będzie się znajdowała przed budynkiem szkoły. Oferta edukacyjna i wszystkie materiały dotyczące rekrutacji i naboru uczniów na kolejny rok szkolny znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja na rok 2020-2021 i znajduje się tam prezentacja szkoły, znajdują się tam filmiki, które nakręcili sami uczniowie dotyczące działalności pozalekcyjnej uczniów oraz oferta edukacyjna i wszelkie potrzebne dokumenty, takie jak harmonogram rekrutacji, kryteria przyjęć oraz wnioski do pobrania. Także zachęcam wszystkich uczniów klas podstawowych, aby zapoznali się z tą ofertą. Czekamy na Was. Dołączcie do najlepszych. Zapraszamy. Korzystając z okazji, chciałabym również skierować za Państwa pośrednictwem podziękowanie dla naszych absolwentów, uczniów klas trzecich, ponieważ nie mamy możliwości spotkać się po to, aby osobiście podziękować sobie nawzajem czy pożegnać się ze sobą. Dlatego chciałabym wszystkim uczniom podziękować za godne reprezentowanie szkoły, za te spędzone z nami wspólnie 3 lata. Życzyć, abyście mieli odwagę spełniać swoje marzenia, abyście realizowali swoją karierę zawodową, a przede wszystkim, abyście na zbliżającym się egzaminie maturalnym uzyskali wynik 100%. Przy tej okazji dziękuję także gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w przekazywanie wiedzy absolwentom, a także rodzicom dziękuję za wspaniałą współpracę ze szkołą. Życzę wszystkim absolwentom powodzenia i szczęścia w życiu. Wszystkie informacje na temat rekrutacji, matur oraz bieżące wiadomości z życia szkoły dostępne są na stronie placówki www.lo-kozienice.edu.pl.